Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam możliwości kamery 360 stopni od Garmina. Żeby wyciągnąć jak najlepszy obraz, no to zastosowałem zapis filmu RAW. Tutaj jest taka niedogodność, że ten film dopiero składamy jak gdyby na komputerze. Czyli program, który dostarcza producent tej kamery, montuje ten obraz dopiero na komputerze podczas zgrywania plików z karty. Jeśli weźmiemy właśnie tą metodę, no to możemy uzyskać obraz 5,7K. Jeśli chodzi o mnie, no to nie jestem do końca zadowolony z jakości tego obrazu. Zobaczcie sobie sami. No i napiszcie w komentarzu, jak się Wam podoba właśnie jakość tej kamery. Trzeba tutaj oczywiście wziąć poprawkę na to, że jest to kamera jak gdyby za 2500 zł. Jeżeli chcielibyśmy o wiele lepszą jakość, no to trzeba już za kamerę zapłacić znacznie więcej. Kamerę tą przyczepiłem do kierownicy w rowerze i pojechaliśmy na taką wycieczkę rodzinną nad jezioro. Podczas nagrywania ta kamera zapisuje też miejsce o położeniu, prędkości i wysokości, jaką pokonaliśmy. No i te dane są bardzo przydatne, ponieważ można je potem wyświetlić w tym filmie. Tak jak tutaj widzicie te liczniki, godzina i ta mapa tutaj z trasą, no to jest wszystko właśnie wykonane z pomocą tych danych z GPS-a. Kamera jak gdyby składa się z dwóch obiektywów, no i na łączeniu obrazu z tych dwóch obiektywów jest martwy punkt. Tak jak widzicie tutaj na przykład kierownicę obcięło mi lekko. Jeśli włączymy tą funkcję RAW i będziemy chcieli jak najlepszy, największy obraz jak gdyby uzyskać, no to funkcja stabilizacji jak gdyby przestaje działać. Jeśli chodzi o ten filmik, no to był on tak spontanicznie jak gdyby nagrany. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba właśnie ta technologia 360. Jeśli chodzi o mnie, no to ta kamerka jak gdyby spełniła moje oczekiwania. Oczywiście w zakresie jakość do ceny, ponieważ są znacznie lepsze kamerki, ale przewyższające kilkukrotnie cenę właśnie tej kamerki. Jeśli filmy właśnie z wykorzystaniem tej kamery się sprawdzą, no to prawdopodobnie zaopatrzę się w lepszą kamerę właśnie tego typu. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału.